Na wystawie pokazujemy kilkadziesiąt kolaży, laureatki literackiej Nagrody Nobla, niemieckiej pisarki urodzonej w Rumunii, Herty Müller. Powstały one w latach 2005-2018. Jest to pierwsza prezentacja tych prac w Muzeum Sztuki Współczesnej. Kompozycje Herty Müller oparte są na tekście dopełnionym przez obraz. Wykorzystuje ona słowa, pojedyncze sylaby, litery, a także fragmenty zdjęć i grafik. Jej kolaże to małe światy, w których słowa są oddzielnymi bytami, a fragmenty pociętych obrazów pełnią funkcję haseł. Herta Müller stworzyła unikalną koncepcję poezji wizualnej, podporządkowaną formatowi pocztówki. Artystka kreuje werbalne metafory i wizualne impresje, tym samym poszerzając możliwości słowa i przekazu literackiego. Ekspozycja stanowi część cyklu, w ramach którego prezentujemy wieloaspektowość osobowości twórczych, naukowców, pisarzy, filozofów, a zarazem autorów prac wizualnych.